Nowy Candyman to najprawdopodobniej najlepszy horror tego roku. Dlaczego najprawdopodobniej? No bo rok się jeszcze nie skończył, i może dostaniemy jakieś perełki, ale przyznaję, że mimo iż dużo ostatnio się filmów i horrorów też przesunęło, z przyczyn chyba oczywistych, wydaje mi się, no to jednak warto było czekać, bo mamy kilka mocnych pozycji w tym roku. No i kolejne zaskoczenie, bo dopiero co omawiałem naprawdę dobry Nocny Dom. Wcześniej tak bardziej komediowo, ale też przy okazji Slasher rigor Piękna i Rzeźnik. No a teraz świeżutki Candyman. Jeżeli chodzi o tę produkcję, jest to na bezpośrednią kontynuacją Pierwowzoru z roku 92. Stary Candyman był oczywiście trylogią, natomiast twórcy przy nowym odcinają się od starych kontynuacji, no i ta jest oficjalnym sequelem pierwowzoru, właśnie. I to się udało. Ja tutaj po zwiastunie byłem taki 50-50, ponieważ no to był klasycznie horrorowo zmontowany trailer, ale jednak film wygląda trochę inaczej. I w zasadzie, trochę w duchu starej produkcji, jest też wolno prowadzony. I całość ogląda się mniej więcej na tym samym poziomie. Chociaż w starej zafascynowało mnie to, że dosyć mocno mnie zahipnotyzowała, w tej nowej aż tak mocno tego nie czułem. I może było nieco bardziej mozolnie dla mnie, ale to nadal kawał bardzo dobrego kina. I ja się nie spodziewałem, że ta produkcja będzie mogła doskoczyć do oryginału. Ponieważ tutaj oceny moje będą w zasadzie bardzo podobne, nie no, będą identyczne po prostu, to już mogę powiedzieć. Natomiast są to trochę inne filmy, ponieważ stary wydaje mi się bardziej naciska na sam wątek Candymana i na horror. Co nie zmienia faktu, że w nowej też jest tego horroru trochę, tylko jeszcze bardziej na pierwszy plan czasami wybija się to tło właśnie, o którym wspomniałem też w poprzedniej recenzji starego Candymana. Tło te, takie kulturowo-rasowe, i tutaj nie bez przyczyny też wydaje mi się. Jednym ze scenarzystów oraz producentem jest Jordan Peele, który świetnie czuje te tematy. Pokazywał to już na przykład w Getaucie, gdzie też komentował, czy powiedzmy, że mówił o temacie rasizmu. Ten wątek był tam dosyć mocno nakreślony. W AS, które stworzył później, no też yy, może już trochę inaczej fabuła się rozkładała, ale chociażby sam fakt, że sama obsada na pierwszym planie, no to praktycznie tylko i wyłącznie czarnoskórzy bohaterowie. Jakby Jordan Peele gdzieś tam zawsze przemycał. Tego wątku, tego komentarza społecznego. No i tutaj akurat nie jest reżyserem, bo jest nią w zasadzie reżyserką tutaj młoda. Wydaje mi się ambitna i zdolna Nia DiCosta. Nia DaCosta. Dakota Johnson. Nie. Nie Dakota Johnson. Ani nie Costa Sok. Nia da Costa. Tak się to prawdopodobnie wymawia. W każdym razie obecnie ma 31 lat dopiero i już została zaangażowana do Marvela. Będzie to jej następny projekt jako reżyserka. Tutaj w ogóle scenarzystów było łącznie trzech. W każdym razie widać, że Jordan Peele maczał tutaj swoje palce w tej produkcji. I właśnie znowuż na pierwszym planie mamy praktycznie tylko i wyłącznie czarnoskórych. Na przykład jest taki ruch amerykański, który się nazywa... No można było go znaleźć pod hashtag SayHerName. A tutaj w filmie mamy Say My Name, czyli to jest takie przeparafrazowane troszeczkę, powiedzmy, czy przekształcone. Ale może zaczniemy jeszcze sobie od fabuły. Tutaj będzie drobny spoiler, jeżeli chodzi o starą część. O nowej nie będę zdradzał ważnych rzeczy. Natomiast ja się zastanawiałem, jak oni to poprowadzą, jak do tego podejdą. No bo to sequel. I myślałem, że z racji, iż w finale starej części mamy uśmierconą główną bohaterkę Helen, i ona widzimy, że wywołana gdzieś tam w lustrze wraca jako duch. No to zastanawiałem się, czy ten wątek zostanie tutaj no po prostu poprowadzony dalej, czy jakkolwiek do tego wrócą i się odniosą. No i nie, to zostało ucięte, więc no tutaj miałem takie małe ale, że fajnie by było w sumie jako kontynuacja no pokazać coś o tej postaci mimo że ona tam zostaje uśmiercona, no bo jednak mieliśmy tę ostatnią dosyć istotną scenę z jej mężem. Gdzie ona faktycznie wróciła z zagrobu. Okej, okay, jest to pominięte, ale na tyle tutaj jest, wydaje mi się, sensownie opowiedzianej historii i postaci, że mi to zdecydowanie rekompensuje brak tej naszej Helen, właśnie ze starego Candymana. No i tutaj w ogóle. Pojawia się właśnie taki, znowuż, ja powiem to, co w poprzedniku, taki fake candyman, który tam sobie rozdawał cukierki. No jak sama nazwa wskazuje, candyman akurat w starej części w ogóle nie było czegoś takiego on się po prostu tak nazywał natomiast nie było żadnego wątku z tymi cukierkami więc tutaj fajnie, że w tej nowej coś takiego się pojawia, że jednak jest też nawiązanie do samego tego właśnie słowa candy, które, jak ktoś nie wie, oznacza no właśnie cukierek więc mamy cukierkowego faceta. Jeżeli chodzi o historię, taką typowo pierwszoplanową rolę, no to mamy młodego dosyć bohatera, można chyba rzec, który w zasadzie po pierwsze odstawia całkiem dobrą rolę, a po drugie jest on takim młodym, ambitnym malarzem, który poszukuje inspiracji, żeby stworzyć jakieś dobre dzieło. No i tutaj trochę jego partnerka mu pomaga, dzięki temu on też na wystawy się dostaje ze swoimi pracami. No i on starając się robić research odnośnie właśnie tego miejsca i samej postaci Candymana, no, o tym chcę teraz stworzyć. No, i jak dochodzi do momentu, gdzie w końcu ktoś ginie, no bo, oczywiście, Candyman tutaj maczał swoją, ja powiem, celowo rękę. Tak, tutaj leży prawdziwa, autentyczna ręka Candymana. Dałem mu hak, a rękę mi zostawił, więc bardzo fajnie. No, przyjazny, tak. Mówią, że morduje, a fajny gość, naprawdę nie wiem o co chodzi. Tony, tot, naprawdę, spokoziomek. I tak pojawia się tutaj, ale w zasadzie tylko na chwilę i odmłodzony w CGI. No, bo, jako rzekomo duch. Raczej się nie starzeje, więc to fajne zagranie też. No i nieco podobnie, właśnie jak w pierwowzorze, nasz główny bohater zaczyna popadać. Chyba mogę użyć już słowa obłęd powoli. Dzięki temu, czy przez to, że właśnie robi ten reset, że coraz bardziej dociera do różnych informacji, że później pojawiają się jakieś trupy, no to on fiksuje trochę na tym punkcie. No tutaj, oczywiście, my mówimy, że to Candyman za tym wszystkim stoi, ale troszeczkę, wydaje mi się, psychologicznie można do tego podejść. Tak jak. Właśnie w jedynce, no, że trochę tutaj działa głowa bohatera i ma spory w tym udział, a trochę to jest jakaś tam nadnaturalna czy paranormalna moc, właśnie sprawcza Candymana. Więc tutaj, oczywiście, można znowuż dwojako odczytywać. Zgodnie z duchem pierwowzoru zostało to zachowane. Znowuż jest to pole, wydaje mi się, do polemiki i to super, że właśnie to podobnie wygląda, że tutaj nikt nie daje jakiejś, znowuż, jednoznacznej odpowiedzi. Także widać, że twórcy. No, wyciągnęli dużo z tego oryginału, a dodatkowo wydaje mi się, że całość jest naprawdę estetycznie zrobiona, bardzo dobra wizualnie. No i przede wszystkim, znowuż, nawiązując do oryginału, to nie jest jakiś straszak jamskerowy, który miałby, nie wiem, skakać gdzieś ze ściany jakimiś dziwnymi facjatami i robić po prostu nam boom na fotelu. To znowuż jest potraktowane, jeżeli chodzi o styl prowadzenia, podobnie, właśnie. I nie będzie nic tutaj wyskakiwało, oczywiście jakieś brutalniejsze sceny, jakieś takie bardziej pod napięcie budujące, żeby nas trochę przestraszyć, ale bardziej klimatem, soundtrackiem czy samą postacią wydaje mi się Candymana. To nie jest jumpscarowy horror, chyba w zasadzie żadnego nie było, no może z wyjątkiem gdzieś tam pocięciu, na przykład przy zmianie sceny, czy jakieś takie drobniejsze uderzenia dźwiękiem, ale generalnie tutaj nic nie wyskakuje i to jest właśnie spoko. I tak jak mówiłem, to jest takie slow cinema, więc trzeba też na tym filmie no troszeczkę się wczuć, bo, bo nie będzie szybko leciał do przodu. I to jest dobry koncept, wydaje mi się, który nie zamienił się właśnie w typowego straszaka, więc tutaj ja ogromnie to szanuję. No i trzeba też przyznać, że aktorsko wydaje mi się udźwignięte naprawdę solidnie. To w ogóle jest taki film, który właśnie świetnie znalazł środek pomiędzy tym horrorem, a no. Tym tutaj, co mówiłem wcześniej, czyli tym wątkiem rasowym, i to, to aż, aż widać, że po prostu stoją za tym ludzie, którzy ewidentnie gdzieś tam wspierają właśnie takie akcje, jak, tak jak mówiłem, na przykład Sej Name i tak dalej, i tak dalej, że tutaj czarnoskórzy, no bywają inaczej traktowani, szczególnie przez policję, i to również było w jedynce poruszone, że no ta dzielnica to była taka, że generalnie to policja tam nie wpadała za bardzo, no chyba, że trzeba było kogoś aresztować. Tutaj to już trochę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o to osiedle, bo dziś gdzieś tam zostało odnowione, trochę pozmieniane. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się tutaj taka subtelność operatorsko-reżyserska, bo nie wiem w sumie, czy Jordan Peele uczestniczył przy zdjęciach, chociaż pewnie gdzieś tam na planie też był i coś pomagał. Wydaje mi się, że tak było, bo aż czuć chyba za dużo jego w pewnych momentach, znaczy nie tyle, że za dużo, tylko no, czuć jakby gdzieś tam w pewnym momencie on też był tym reżyserem, mimo, że nie jest jako współreżyser wymieniony, ale wydaje mi się, że, że był może jako producent gdzieś tam trochę. W każdym razie, mieli tutaj naprawdę kilka dobrych pomysłów na ukazanie niektórych śmierci. To nie było tylko i wyłącznie zawsze tak, że podchodzi Candyman z hakiem, robi. I koniec, tylko na przykład są pewne śmierci, które my widzimy tak w tle, powiedzmy. W Zwestunie jest taka jedna scenka, może teraz pokażę, że na przykład coś się dzieje w lusterku takim małym. Albo była też scena, gdzie no, faktycznie dochodzi do pewnej śmierci, ale kamera jest tak daleko, daleko od budynku, i tylko w oknie z daleka widzimy, co się dzieje. I to są subtelne zagrania, które nie pokazują tylko i wyłącznie takiego tempego, pustego aktu śmierci, że śmierć bo śmierć tylko, że to jest jakoś ciekawiej pokazane i niekoniecznie tak super wylewnie, że o, musi krew być, tryskać. Przed kamerą, tylko w ogóle inaczej, wizualnie, więc to mi się naprawdę bardzo podoba. Same intro w ogóle, gdzie się pokazują nazwiska aktorów, nazwisko reżyserki, właśnie producentów, to też operatorsko mi się bardzo podobało, mimo że tam w zasadzie same bloki były. Ale też wkrada się w ten film um, coś takiego, że jeżeli ktoś nie zna oryginału, a chciałby obejrzeć tego Candymana, to nie ma z tym najmniejszego problemu, ponieważ jest wytłumaczone o co chodziło w oryginale. Z jednej strony to jest taki zgrzyt dla tych, co dobrze znają pierwowzór i pomyślą, e, po co mi to mówicie, ja doskonale wiem, co tam się działo, bo na przykład ja też powtarzałem dosłownie kilka dni przed oryginał, no i miałem tutaj nieco powtórkę z rozrywki, ale ja rozumiem doskonale, że to jest też targetowane pod osoby, które nie widziały pierwowzoru, które nie pamiętają, tutaj to wszystko jest tak spójnie połączone, że... Na, na spokojnie można się wybrać, nie znawszy w ogóle tej postaci czy starego filmu. I właśnie znowu nie jest to potraktowane tak po macoszemu, że jest jakaś typowa retrospekcja, czy tam gdzieś wzmi wzmianka w dialogu. Tylko mamy no, takie jakby, ja to nazwę kukiełkowe zagranie, w cudzysłowie. Teraz widzicie o co chodzi, bo było w jednym ze zwiastunów pokazane, w drugim akurat, że właśnie na takich y, makietach, powiedzmy, jest to pokazane w takiej formie teatrzyku że tam są jakieś papierowe postacie i w ten sposób jest opowiadana jakaś historia, czy jakieś nawiązania właśnie do głównej bohaterki z pierwowzoru. I pokazane są te istotne rzeczy, które wyjaśniają nam sporo, jeżeli na przykład właśnie nie znamy starego Candymana, co jest bardzo fajnym zabiegiem, bo widać, że w tym filmie jest włożone po prostu serce i on jest tak dobry technicznie. W ogóle soundtrack jeszcze trzeba podkreślić, znowuż, tak jak w przypadku starego, Tutaj wraca ta oryginalna ścieżka dźwiękowa, nieczęsto, ale oprócz tego jest jeszcze naprawdę tak dobrana, właśnie ścieżka, że no, w pewnych scenach, gdzie teoretycznie ta kamera gdzieś tam powoli płynie, gdzie dopiero odkrywamy jakiś kadr, to wszystko cały czas podkreśla wagę danej sceny, czy na przykład przeżycia danego bohatera czy bohaterki. Co jest bardzo istotne, że to nie są postacie zero-jedynkowe, tutaj, tylko faktycznie oni mają znaczenie. I coś za sobą niosą. Mamy zmianę i wizualną, i fizyczną. Ta postać przechodzi metamorfozę. Wydaje mi się, że w pierwowzorze te owady były bardziej dosłownie tak potraktowane. Właśnie widzieliśmy tonego toda gdzieś tam osadzonego pszczołami, czy właśnie ta scena, gdzie w buzi miał pszczoły. Tutaj to on tak się pojawia: jedna, dwie, czasem kilka. Dopiero gdzieś tam w bardziej kulminacyjnych scenach mamy taki rój bardziej, czy jest ich dużo. Na masową skalę, a tak to właśnie gdzieś tam jedna lata, ale pojawiają się jednak mimo wszystko właśnie gdzieś, zawsze gdzie ten Candyman się pojawia, chociażby na chwilę, no to gdzieś tam widzimy w tle, na przykład czasami można nie zauważyć i w ogóle nie dostrzec, ale tak pojawiają się te pszczoły i symbolizują, właśnie, że mamy do czynienia z tą konkretną postacią. I w ogóle warto jeszcze dodać, że obrazy, które się tutaj pojawiają, bo tak jak powiedziałem, nasz bohater jest tutaj. Malarzem, artystą, to tutaj jest dużo różnych prac, które są autentyczne. Tutaj wzięto pracę rzeczywistych artystów, żeby pokazać je w tym filmie, też w kontekście, który omawia. Więc to nie są przypadkowe obrazy, tylko właśnie też nawiązują jakby do treści, do historii, do fabuły tej produkcji. I jest jeszcze jedna taka dosyć znowuż subtelna różnica, która mi się naprawdę spodobała tutaj. To to, że w oryginale zawsze w momencie, gdy był Candyman, to my go po prostu widzieliśmy i to w pełnej okazałości dosyć często po prostu mordował kogoś. A tutaj, albo czasami się pojawia tak właśnie bardzo, bardzo w tle, nawet gdzieś, no na drugim planie powinienem powiedzieć, ale powiem w cudzysłowie na trzecim planie, że widzimy gdzieś tam na przykład tylko hak w lustrze, czy kawałek jego sylwetki na przykład lewituje gdzieś tam, lata tylko kawałeczek, ale na przykład są takie sceny, gdzie w ogóle go nie widzimy. Na przykład morduje kogoś, a pokazują nam to z perspektywy jakby takiego właśnie widza gdzieś tam, gdybyśmy stali z boku i tylko ten mordowany widziałby Candymana, a my widzimy, że on tam lata, ciągnie go po podłodze ten Candyman, ale go nie widać. Nie ma tej materializacji. A z drugiej strony na przykład przejeżdża kamera koło lustra, czy tam koło czegoś szklanego, i wtedy w odbiciu widać tylko sylwetkę Candymana. To są takie zabiegi, które właśnie podkreślają tę taką trochę tajemniczość, ale też przede wszystkim nierealność i nierzeczywistość Candymana, bo on cały czas niby jest, tak jak w jedynie. Ale no jest ewidentnie postacią taką duchową, można powiedzieć, czy po prostu właśnie do duchem, więc nie zawsze go widzimy. Co oryginał traktował trochę inaczej, ale nadal mieliśmy tę świadomość, że nikt jakby tego Candymana nie widział. No, okej, okay, były o nim legendy, mówiono o nim, że to on może zrobił i tak dalej, ale co, ducha oskarżyć? No nie, no, wsadzili do psychiatryka ją, i tutaj też podobnie to jest traktowane. A wydaje mi się, że jeszcze właśnie fajniej i ciekawiej w paru momentach, więc. Nie tylko powtarzają oryginał i robią to bardzo dobrze, tylko jeszcze dodają coś od siebie. Jest to trochę inny film i ma naprawdę różne właśnie wizualne pomysły na przedstawienie pewnych elementów, co mi się bardzo podobało, a dodatkowo świetnie się łączy z pierwowzorem. Nic nie zdradzam oczywiście, natomiast połączenie tutaj jest bardzo istotne i przyznam szczerze, zaskoczyłem się. Tego twistu fabularnego się nie spodziewałem, także też wywarło to na mnie wrażenie. Kurde, jest to tak dobry horror, że naprawdę tutaj bardzo mało wad znajduje. Może właśnie lekko tylko ta mozolność. Na pewno będą ludzie, którzy się wynudzą na tym filmie. To gwarantuję. Więc trzeba to mieć na uwadze, mieć tę świadomość idąc do kina. Ale jeżeli lubicie, bardzo nawet lubicie oryginał, to wydaje mi się, że to jest must watch, że rozrywka powinna być dobra. Znaczy rozrywka. No okej, okay, no to nie jest taki typowy rozrywkowy popcorniak. To nie jest taki hororek, nazwę właśnie zmiękczając słowo. To jest horror. To jest naprawdę horror, a nie horrorek taki typowy, rasowy. Pasuje to słowo, bo tutaj bardzo dwuznacznie, ale można by tutaj naprawdę jeszcze długo gadać, szczególnie właśnie o tym wątku czarnoskórych. Natomiast ja chciałem na tym już zakończyć dzisiejszą recenzję i wystawić czystą, naprawdę taką pełną, solidną ósemeczkę na 10. Bardzo dobre kino, bardzo dobry horror i. No, zaskoczony jestem na wielu płaszczyznach. Szczególnie, że wow, można w tych czasach zrobić coś tak dobrego jak oryginał. Aż się boję, jak będę musiał oglądać egzorcystę nowego, ale może mnie zaskoczą tak jak przy Candymanie. Kto wie, kto wie. W każdym razie dajcie znać, czy wybieracie się do kina na nowego Candymana, co uważacie o pierwowzorze. Jeżeli jesteście zainteresowani recenzją, właśnie oryginału, to jest ona w poprzednim odcinku na dole. Wam zostawię też link, to tam można szerzej posłuchać i się też wypowiedzieć. Ewentualnie wtedy jeszcze wrócić tutaj po seansie na przykład nowego. A kto już był, no to koniecznie dzielcie się wrażeniami, jak wam się podobał. No i dajcie znać właśnie, co myślicie o tych różnicach, o tym wątku właśnie rasowo-kulturowym, który w pierwowzorze był trochę wężej przedstawiony, a tutaj jest zdecydowanie rozszerzony, jest to szerzej. Ta perspektywa jest znacznie, wydaje mi się, większa i pokazuje no, znacznie więcej elementów, jeżeli chodzi o te wątki. No i tutaj tak się nawet ześmiałem, że u Jordana Pila w jego filmach to biały ginie pierwszy, bo faktycznie pomijając retrospekcję, która jest na początku, to tutaj no biała ginie pierwsza. To, to właśnie jest takie fajne odwrócenie. Ja nawet miałbym em, taki plan w zasadzie i chciałbym coś takiego zrealizować, co jest obecnie zupełnie nierealne, ale fajnie by było, że zrobić właśnie taką parodię horroru, gdzie cała obsada to czarno skórzy i jest tylko jeden biały i on ginie pierwszy i różne takie jaja sobie porobić oparte na tych typowych schematach totalnie, Poobracać w drugą stronę. Oczywiście były różne już parodie, ale ja bym to zrobił jeszcze inaczej, wydaje mi się, jeszcze więcej schematów zaatakował w cudzysłowie. Więc ode mnie to tyle w tym materiale ósemeczka z czystym sercem obecnie najlepszy horror tego roku. Zapraszam jeszcze serdecznie, oczywiście na mojego Discorda, Instagrama, Twittera. Wszystkie linki również na dole w opisie pod podem znajdziecie. Dzisiaj kurwa czas skończył. Dorzuć też hashtag Candyman, jeżeli dotrwałeś do końca tego materiału, dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych i oby więcej tak dobrych horrorów. I oby w tym roku jeszcze coś fajnego pozytywnie zaskoczyło, no to będziemy mieli naprawdę srogi wybór, jeżeli chodzi o podsumowanie, o topkę roku. Do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie się i cześć. diman tenian